piątek, 13 września. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Po fali upałów przyszła fala deszczu. Od kilku dni pada, a w najbliższych dniach ma padać jeszcze mocniej. Gminy przygotowują się na możliwe podtopienia i zalania. W wielu miastach powołano sztaby kryzysowe, a także przygotowano dla mieszkańców worki z piaskiem. W gotowości są też jednostki Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Największe opady mają pojawić się w nocy z piątku na sobotę. Karolina Komada. Odwołane imprezy plenerowe, przełożone remonty dróg i pełna gotowość służb w regionie. Wszystko po to, by nie powtórzyły się czerwcowe sceny z Bielska-Białej. A powódź błyskawiczne i zalania są możliwe. Na południe Polski nadciąga Niżgen-Łęcki-Borys. Największe opady mają pojawić się w nocy z piątku na sobotę. Później będzie padać przez całą sobotę i tak do niedzielnego poranka. Opady będą bardzo intensywne. Na południu województwa śląskiego może spaść 150, może nawet ponad 200 litrów wody na metr kwadratowy i z pewnością tak duże opady spowodują wezbrania rzek, wzrost poziomu generalnie wody w rzekach, jakieś lokalne podtopienia, zalania. Z tym trzeba się liczyć. Samorządy w regionie próbują zminimalizować możliwe negatywne skutki opadów. W ciągu ostatniej doby powołano sztaby kryzysowe m.in. w Pszczynie, Sosnowcu, Bielsku Białej i Rudzie Śląskiej. Mimo że w tym ostatnim mieście nie ma rzeki, to miasto od wielu lat walczy z podtopieniami. Ze względu na to, że właśnie zostały zachwiane stosunki wodne w wyniku eksploatacji górniczej. W mieście utworzyły się niecki bezodpływowe, przez to są problemy z naturalnym spływem wód opadowych do rzeki Kłodnicy i do potoku Bielszowickiego. Łącznie w Rudzie Śląskiej jest prawie 20 takich miejsc. Te miejsca w dniu wczorajszym, jak i w dniu dzisiejszym są kontrolowane, objeżdżane przez służby. Jakby wybieramy najlepsze rozwiązania, bądź dostarczamy worki z piaskiem, bądź instalujemy pompy. Worki z piaskiem są przygotowane w większości gmin i miast. Przygotowani są też strażacy. Przez cały weekend na służbie w województwie śląskim będzie 625 osób z Państwowej Straży. Do tego kilka tysięcy strażaków ochotników. Został też sprawdzony sprzęt. Nakazaliśmy oczywiście przegląd wszystkich zestawów pompowych, łodzi, pontonów i innych przydatnych w tego typu rodzaju zagrożeń sprzętach. Tak, by każdy był w każdej chwili gotowy do wyjazdu i do użycia. W gotowości jest też zwiększona liczba dyżurnych numerów alarmowych 112 i Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego. Również z ofertą pomocy zwróciło się do nas wojsko, zarówno jednostki operacyjne, jak i WOT, deklarując około 500 żołnierzy, którzy będą mogli wspomagać służby w walce z usuwaniem ewentualnych skutków nawalnych opadów deszczu. Ilość opadów ma być porównywalna do tych z roku 1997, kiedy miała miejsce powódź tysiąclecia. Jednak mimo że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia, to jak zapewniają pracownicy Wód Polskich, sytuacja sprzed 30 lat nie powinna się powtórzyć. 30 lat temu znajdowaliśmy się w ogóle w zupełnie innej sytuacji i to zarówno od strony przygotowania infrastruktury, jak i światopoglądowej. Pamiętajmy, że zabezpieczenie przeciwpowodziowe to nie tylko obiekty hydrotechniczne, to nie tylko obwałowania, to nie tylko zbiorniki, poldery, czy też infrastruktura wielofunkcyjna, ale to również plany zarządzania przeciwpowodziowego. Jak poinformowały Wody Polskie w piątkowe popołudnie, poziom wód w rzekach jest nieustannie monitorowany i choć zaobserwowano 8 stanów ostrzegawczych, to żaden ciek nie wystąpił z brzegu. Kolejne miasta mogą wprowadzić strefy płatnego parkowania. Metropolia jest na finiszu prac nad badaniami parkingowymi w 8 miastach. Wnioski z tych analiz mają pozwolić gminom na wypracowanie zmian dla kierowców. Kluczowym wnioskiem, który wyniknie z badań, będzie najprawdopodobniej rotacja, a właściwie jej brak. Łukasz Kądziołka. Przymiarki do parkingowych zmian w kolejnych gminach zaczęły się od badań w terenie. Po 8 miastach jeździły samochody skanujące tablice, po to, żeby policzyć, ile jest aut na poszczególnych ulicach i na jak długo są zaparkowane, a także kto parkuje. Jeżeli dany pojazd na jednym miejscu parkował mniej niż 6 godzin, to klasyfikowaliśmy go jako ktoś, kto realizuje usługi. Powyżej 6 to ktoś, kto przyjeżdża na co dzień do miasta pracować bądź uczyć się.
Ostatni typ parkującego to samochody zeskanowane dwa razy w nocy, czyli najprawdopodobniej pojazdy mieszkańców. Metropolia stara się wypracować rozwiązania parkingowe dla 8 miast. W niektórych z nich strefa płatnego parkowania już jest, ale nie oznacza to, że wszystko działa tak, jak powinno. Jednym z tych miast jest Bytom. Do urzędu w tej sprawie zgłaszają się sami mieszkańcy. Z wnioskami o rozszerzenie strefy płatnego parkowania w tej chwili nie zastanawiamy się nad tym, ale na pewno ta diagnoza pomoże nam ocenić faktyczne funkcjonowanie strefy płatnego parkowania, zwłaszcza ta diagnoza dotycząca rotacji pojazdów. Słowo rotacja może być kluczowe. To wymuszenie częstszej wymiany pojazdów na miejscach postojowych wydaje się głównym problemem w miastach. Sosnowiecki Urząd zdaje sobie sprawę z tego, że jest największą gminą w Polsce, gdzie nie ma nadal strefy płatnego parkowania. Obserwujemy to i w centrum miasta, obserwujemy to wzdłuż ulicy Kilińskiego, gdzie mamy mnóstwo samochodów rano zostawianych przez osoby przesiadające się na pociąg, a tym samym też blokujące miejsca osobom, które tam mieszkają. Potwierdzają to sami mieszkańcy. Ich zdaniem z parkowaniem trzeba zrobić porządek. Od 7 do 14-15 tutaj jest, trzeba się naprawdę napracować, zrobić kilkanaście kółek, żeby cokolwiek znaleźć. Czasami zajmuje mi to 30-40 minut, żeby cokolwiek znaleźć tutaj w okolicy domu. Mieszkańcy miast, na terenie których były prowadzone badania, będą mogli wyrazić swoją opinię w najbliższym czasie. W Bytomiu już się to zaczęło. Będziemy przeprowadzać badania społeczne w formie ankiet online, w formie również bezpośrednich wywiadów. To ma być już ostatni etap analiz w Sosnowcu, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu. Do końca tego roku Metropolia ma przedstawić tym gminom rekomendacje dotyczące parkingowych rozwiązań. Już po raz 19 z Katowic wystartowała pielgrzymka biegowa do Warszawy, która ma na celu uczczenie ofiar stanu wojennego. Będzie odbywała się w formie sztafety, która do stolicy ma dotrzeć w sobotę. Paweł Jędrusik. Chociaż akurat aktywności sportowej dzisiejsza aura nie służy, to w tym biegu chodzi nie o sport, a o pamięć. Sprzed kopalni Wujek w Katowicach ruszyła w piątek sztafeta, która ma dotrzeć do Warszawy. Pierwsza grupa pokonała 5-kilometrowy odcinek. To pokazuje, że nieważne jaka jest pogoda, ale górnicy z Wujka pamiętają o rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Pamiętają i łączą. Łączą te dwa miasta, Katowice i Warszawę. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to taki kapłan. Przede wszystkim człowiek, który jest człowiekiem, który jednoczy i łączy. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to następne pokolenia o tym po prostu zapomną. Dlatego nawet zebrała się grupa ludzi z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego oczywiście, którzy pobiegną razem z nami. Celem biegowej pielgrzymki jest grób błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Nieprzypadkowo sztafeta ruszyła sprzed kopalni Wujek, której pacyfikacja i śmierć 9 górników nierozerwalnie związane są ze stanem wojennym. Historyczny, osobisty, bo tu ukończyłem szkołę na Brionowie, tu zacząłem pracę i stąd się przeniosłem na kopalnię Knurów, ale ten sentyment wielki i pamięć o tych moich kolegach, braciach górniczych, którzy tu zginęli, tak, taki sposób chcę im się odwdzięczyć, żeby ta pamięć historyczna trwała. Zakończenie biegu planowane jest na 14 września. Ta data jest nieprzypadkowa, bo to 77. rocznica urodzin księdza Popiełuszko. Będzie czy nie będzie? Takie pytanie zadają sobie niedoszli i może też przyszli uczestnicy Fest Festiwalu, który w zeszłym roku został odwołany w ostatnim momencie. W przyszłym roku ma być inaczej, ale choć organizatorzy podali już termin sierpniowej imprezy w 2025 roku, to Park Śląski tego nie potwierdza. Obie strony oczekują od siebie sprostowań. Łukasz Kądziołka. 10 września Fest Festiwal ogłosił przyszłoroczną edycję imprezy. Poprzednia została odwołana w ostatniej chwili, a jej niedoszli uczestnicy czują się oszukani. Organizatorzy festiwalu oświadczyli, że umowa z Parkiem Śląskim nadal obowiązuje. Park Śląski twierdzi inaczej. Każda impreza, która odbywa się w parku, musi być uzgodniona, mieć pozwolenie. My też udostępniamy ten teren na podstawie protokołu, więc organizacja imprez w Parku Śląskim tylko za zgodą Parku Śląskiego.
Park był zaskoczony ogłoszeniem terminu imprezy, teraz tak samo zaskoczeni są organizatorzy. Twierdzą, że Fest Festival może się odbyć w dniach 15-16 sierpnia 2025 roku, ponieważ organizator podpisał ze spółką należącą do województwa śląskiego umowę na 5 edycji, a ta w 2020 roku nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa. Ramy czasowe wykonywania poszczególnych czynności w przedmiocie umowy zostaną określone analogicznie do wskazanych w 2020 roku. Gdzie jest napisane, kiedy jest montaż, demontaż i czas trwania imprezy. I weekend, który był określony jako weekend odbycia się Fest Festiwalu, to jest 13, 14 i 15 sierpnia. Każda edycja odbywa się dokładnie w tym okresie, w ten weekend. Tak zostało to zaznaczone w umowie. W związku z czym my nie mamy obowiązku konsultować z Parkiem Śląskim tego, kiedy ogłaszamy wydarzenie. Co więcej, nigdy tego nie robiliśmy. Od 5 lat nie było z tym problemu. Park Śląski uważa, że organizator postawił spółkę przed faktem dokonanym. Oczekuje, że przytoczy w całości punkt umowy, na który się powołuje. Opublikowanie, odniesienie się do całego paragrafu dotyczącego właśnie przeniesienia imprezy z powodu siły wyższej. Poza tym park żąda od organizatorów sprostowania. Żądamy natychmiastowego zaprzestania podawania nieprawdziwych informacji. Prowadzona narracja przez spółkę Fest Festival bezpośrednio wpływa na relacje naszej spółki z potencjalnymi partnerami i organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na terenie Parku Śląskiego. W parku mówi się o tym, że Fest celowo wchodzi w spór, żeby w przypadku odwołania kolejnej edycji zrzucić winę na spółkę zarządzającą parkiem. Z kolei organizator mówi nieoficjalnie, że prawdopodobnie park znalazł sobie innego dzierżawcę w terminie, w którym odbywał się festiwal i dlatego nie chce dotrzymać warunków umowy. Osobom, które zostały bez pieniędzy za bilety na odwołaną w zeszłym roku imprezę, pozostaje przyglądać się temu sporowi. Jest wstępne studium wykonalności nowego stadionu w Częstochowie, na którym swoje mecze mógłby rozgrywać Raków Częstochowa. Jeśli miasto zdecydowałoby się na budowę obiektu, to jedno jest pewne. Będzie to bardzo kosztowna inwestycja. Paweł Jędrusik. Co najmniej 443 miliony złotych i 5 do 6 lat realizacji to wnioski płynące ze wstępnego studium wykonalności nowego stadionu dla Rakowa, które przygotowała spółka Agraria. Miasto rozważało kilka lokalizacji. Ostatecznie padło na tereny byłego Elaneksu, czyli fabryki Przędzy. Wszyscy wiemy, że spółka, która terenem zarządza, jest obecnie w likwidacji, więc ten proces się musi zakończyć. Miasto musi być posiadaniem terenów i możemy dalej procedować, bo koszty, które poznaliśmy, czy to studium, które wstępne pokazało jedną rzecz, że mniej więcej w Polsce jedno miejsce na stadionie kosztuje około 20 tysięcy złotych. Studium zakłada, że nowy obiekt miałby pomieścić 15 tysięcy widzów. Szacujemy, że 15 tysięcy to jest maksymalna liczba kibiców, która może się zmieścić i może się pojawić w ogóle w zasięgu oddziaływania tego obiektu, czyli do 60 minut jazdy samochodem od punktu właśnie na Elaneksie. Obecnie Raków Częstochowa swoje mecze rozgrywa na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Teraz prowadzone są tam prace w ramach drugiego etapu rozbudowy obiektu. Nie wpłyną one jednak na zwiększenie pojemności stadionu. Dotyczy bardziej tej infrastruktury okołostadionowej, czyli to jest nadbudowa, rozbudowa budynku klubowego, rozbudowa takiego zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego, organizacyjnego. W klubie nie ukrywają, nowy stadion jest potrzebny, a świadczyć ma o tym m.in. problem z rozgrywaniem meczów w europejskich pucharach. W zeszłym roku walka w europejskich pucharach i nie grać meczów w swoim mieście to jest ogromny problem. Oczywiście mieliśmy do dyspozycji fajny obiekt w Sosnowcu, ale przede wszystkim to nie jest w Częstochowie, to nie jest na miejscu, trzeba dojechać. Nawet jeśli miasto zdecyduje się na budowę nowego stadionu, to będzie musiało szukać zewnętrznych źródeł finansowania, bo samo raczej nie będzie w stanie udźwignąć takich kosztów. Taki był piątek w informacjach. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.